Tak, wiem, wspominałem coś na temat tego, że już nie będę otwierał paczek, czy tam nie interesują mnie paczki, ale powiem wam szczerze, po jakiś chyba miesiącu czy dwóch troszkę mi tego brakuje. Dlatego dzisiaj jest świetna okazja, żeby to zmienić, bo mamy paczki za 100 tysięcy, aż 10 na Footies. 100 tysięcy razy 10 daje równiutki milion do wydania. Zanim zaczniemy jednak otwierać, chcę się jeszcze wam pochwalić, że udało mi się 3 razy wygrać turniej Footies i Marco Reus, Obama jak i Konoplianka są już w moim zespole. Dodatkowo emocji i smaczku temu pack openingowi dodaje fakt, że otwieram dzisiaj ten milion na PlayStation 4. Mam 1 600 000 na koncie, więc jeżeli cię nic nie trafię, to stracę naprawdę dużo pieniędzy, więc ryzyko także jest. No to co, zaczynamy? Ja tylko jeszcze szybko przypomnę, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie was do tego zachęcam, żeby być na bieżąco z tym, co robię. A teraz czas na pierwszą paczkę. Dobra, 100 tysięcy leci. Oczywiście liczymy na różowego Kevina De Bruyne, 94 bodajże overall, to jest ogromnie dużo. Ale trafiamy środkowego napastnika Mellera i Marco Reusa, no proszę. Tym razem będę naprawdę uważał, kogo tutaj mogę sprzedać. Marco Reus, Müller, Baines. Na was też może się pewnie sprzedać. Reszta. Juan Jesus gra na lewej obronie. Od kiedy? Znaczy zmienił klub, to na pewno. Okej, czyli przetransferowany, można by powiedzieć. A reszta niestety, Quicksell. No pierwsza paczka nie za bardzo udana, ale może ta druga. Może ta druga będzie dla nas lepsza i trafia. Manolas. Patrz, za 100 tysięcy, tak? Tutaj nic nie ma, muszę robić Quicksell i lecimy z kolejną paczką. Na razie żałuję, że w ogóle się do tego zabrałem. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Napastnik Antoine Griezmann. No nie czarujmy się, to nie jest ten, którego szukałem dzisiaj. 7 paczek do końca. Czas na kolejne otwieranie. Na razie mega, mega słabo. No, Griezmann, Reus to są dobre karty, ale nie pas za 100 tysięcy. I mamy różową, jest to Gigi Buffon! Tak jest! Pięknie wyglądająca karta. Dodatkowo jeszcze Kielin, czyli mamy hiperlinka, superlinka, no tego najlepszego możliwego, wyleciało mi jego nazwa. Tak czy inaczej, jest różowa karta, wysoki overall, pięknie. Także Buffon, Kielin, czy mamy tu jeszcze Cavaniego, to jest całkiem nieźle. Reszta tutaj na was może się sprzedać, może nawet Firmino się sprzeda. Balotelli przytrafił, znaczy powrócił do Liverpoolu, no to może też się sprzeda. Całkiem dobra paczka i ta już o wiele bardziej mi się podobała. No dobra, i oby ta paczka była tak samo dobra jak poprzednia. Gigi Buffona już mamy, ale ja liczę oczywiście na zawodnika z Manchesteru City. No ale go tu nie ma. Czy jest ktokolwiek, kto mnie satysfakcjonuje w tej paczce? Przejrzyjmy szybko to tutaj i nie. Jesteśmy już w połowie, słuchajcie, jesteśmy w połowie. Także teraz lewe skrzydło, to jest Neymar i to tak jest! Trafiamy! Zwykłą wersję, ale to jest obojętne Neymara, bo ta karta jest dość sporo warta. Jest Neymar warty, uwaga, 140-150 tysięcy może się uda za niego wycisnąć. To jest przynajmniej zwrócona jedna paczka za 100 tysięcy. Bardzo mi to odpowiada. Także Neymara oczywiście bierzemy. Buffon, Neymar, jest całkiem dobrze. Co prawda nie zwróciło nam się to na razie. No ale być może jakiś Messi, Ronaldo na koniec. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Teraz patrzę, czy ktoś tutaj jeszcze został. Nie za bardzo, także Neymara wysyłamy. Wysłany Neymar już na listę transferową. A reszta idzie oczywiście na Quicksell. No dobra, 4 paczki do końca. Footies, dajcie proszę mi jeszcze jednego Footies. I czy będzie Juan Mata. Quicksell, 3 paczki do końca, także oj, trzecia paczka, znaczy trzecia od końca, czyli 7, jakby nie było, chyba 7, tak? Diego Costa, także Diego Costa może jest coś warty, Rodriguez może jest coś warty, może Zuma jest coś warty, ale reszta, może Menike jest coś warty, także zabierzemy go, Niang raczej nie, wysyłamy ich na listę transferową, a reszta, no resztę musimy niestety usunąć z klubu. Ostatnie 2 paczki, ostatnie 2 szanse, żeby trafić Kevina De Bruyne, bo potem paczek już otwierać raczej nie będę. Footies jest naprawdę fajną okazją, fajne karty powychodziły i idealnie to jest Tevez. Bardziej za Aguero bym się cieszył, ale o, Hummels
Przetransferowany do Bayernu Monachium. Ile on jest wart? Nie jest jakoś mega dużo. 16 tysięcy. O, Gundogan jeszcze przetransferowany. No proszę, wystaw na licytację. On też nie jest jakoś specjalnie dużo warty, ale zawsze 8 tysięcy. No to także całkiem dobra trójka na przodzie. Czemu Schürrle jeszcze nie jest przetransferowany? Nie wiem, nie rozumiem tego. Mogli już dać jego nową wersję, ale oczywiście Schürrle sobie zabierzemy. Jest Juan Jesus znowu. Ciekawe, ciekawe. Aczkolwiek on na jako środkowy obrońca był genialny. Jako lewy obrońca z 80 tempa będzie co najwyżej mocno przeciętny. Reszty nie ma, także wysyłamy tą trójkę oczywiście na listę transferową, znaczy czwórkę, bo Juana Jesusa też. A reszta Quicksell. Czas na ostatnią paczkę. I co się wydarzy teraz? Uwaga, uwaga, ostatnia paczka za 100 tysięcy. W ogóle swoją drogą, dwie chwile temu paczka za 100 tysięcy jedna wychodziła, teraz 10. To pokazuje, jak wiele się zmieniło. Naprawdę. A więc czas na szybkie podsumowanie. Wiadomo, to nie są wszystkie karty warte po setki tysięcy, ale jest Emenike, Roberto Firmino, na was Manolas, Insigne, no i przede wszystkim różowy GG Buffon. Bardzo mnie to cieszy. Griezmann, Juan Jesus dwa razy na lewej obronie nam się trafił. Hummel jest przetransferowany. Müller, Royce, zwykły oczywiście. Costa, Balotelli, Gündogan przetransferowany. Rodriguez, Tevez, Chiellini, Zuma, Cavani. No i najważniejszy też chyba punkt, bo najwięcej warty, Neymar. Jego zwykła wersja na lewym skrzydle. I to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że otwieranie paczek wam się podobało. Była jedna dobra karta zwykła, jedna karta specjalna dobra i... tak się nie zwróciło, rzadko kiedy się zwraca, no ale przynajmniej mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się i na razie.